szczególny sposób witamy panią dyrektor Anetę. Ja witam serdecznie. Witamy serdecznie rodziców. Ale najgorętsze witamy wszystkich dzieci 5 i 6-letnich. Zapraszam wszystkich do obejrzenia naszego programu artystycznego. Jest to dla nas szczególny i wzruszający dzień. Tą wspaniałą uroczystość z tańcem Poloneza rozpoczynamy i do jego obejrzenia zapraszamy. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
wiedzą o tym wszystkie dzieci, wie też o tym nasza pani. Jak bajeczka się zaczyna za górami, za lasami. To nie bajka, co ty leciesz, to naprawdę się zdarzyło. Tyle przygód, tyle zabaw, przez rok cały tutaj było. Mama mnie przyprowadziła, tata w lesie został. Gdyby na to wszystko patrzył, zawałby dostał. Mama do mnie powiedziała, syneczku jedyny, będziesz tu się z dziećmi bawił do 3:00. Ja z tatusiem muszę przecież do pracy powrócić. No już nie płacz, nikt cię nie chce tu porzucić. Potem nosek mi wytarła chusteczką dokładnie, bym pierwszego dnia w przedszkolu choć wyglądał ładnie. Ze mną też podobnie było, płakało w niebo głosy. Jak to sobie dziś przypomnę, aż mi stają włosy. Moja mama to płakała z tej szatni nade mną. Tata musiał ją pocieszać z miną też niepewną. Pani, gdy to zobaczyła, ręce jej opadły. No to nieźle się zaczyna. Meksyk mamy ładny. Tak sobie wyschnęła. Oj, będzie ciekawie. Znowu będę miała łezki na swoim rękawie. Ciężkie życie miała pani, wiadomo, maluchy. Dużo się napracowała, by zrobić nas zuchy. Pamiętacie te leżaki? To dopiero było. Dużo się z pampersów wtedy do kosza wrzuciło.
No a ty do domu pożegnij swoich rajdudek. Często żyjmy w innych spodniach i cudzych bluzach. A mój tata zabrał cudzą pościel do wyprania. Nie zów wtedy miała w domu minę moja mama. Na spacerach też się działy różne dziwne rzeczy. Nikt w parach nikt chodzić nie umiał, temu nikt nie przeczy. A występy to masakra, przecież jakaś była. Pani prawie osiwiała, nim nas nauczyła. O, nie mówcie, że tak ciężko z nami było. Z tego, co ja sam pamiętam, zawsze fajnie było. Bo ty przyszłeś do nas chyba w drugim roku. Już umieliśmy starszakom dotrzymywać kroku. Drogie przedszkolaki, może dosyć tych wspomnień. Teraz coś zaśpiewamy, bo czasu mało mamy. No a pani Marta mówi, że
oraz nie złaził go, kiedy po naściągnie sprzątał za półeczką pucha. Jak u wszystkich omawiamy jeszcze są kucharki. Jak pietrucha była w szybie, przechodziły ciarki. Jest to zdrowe, ciągle było słychać za uszami. Dobrze, że choć urodziny były z cukierkami. Mikołaj przyszedł z prezentami, nie chciał rozdać, więc pani wstawiła się za nami. Trochę wtedy nakłamałam, że zawsze mnie słuchacie. Wielki dług więc wobec mnie macie. Ktoś co chwilę tu przychodził, pokazywał cuda. Nasz przedchodu nigdy chyba nie groziła nuda. Gości było bardzo dużo, zliczyć nie dam rady. Musiałbym mieć ze 100 palców, nie ma z czym zasady. W sumie śmiało można mówić, że fajnie tu było. Szkoda, że tak bardzo szybko wszystko się skończyło. Jak to będzie, gdy we wrześniu do szkoły pójdziemy? Damy sobie wszystkie radę, czy się odnajdziemy. Tutaj byliśmy u siebie, wszystko żeśmy znali. Żyliśmy się z tym przedszkolem, nawet pokochali. Dzieci moje, pamiętajcie, gdziekolwiek będziecie, gdy zechcecie czasem wrócić, tutaj mnie znajdziecie. Przyjść możecie do mnie zawsze, przecież drogę znacie. Już na zawsze w moim sercu miejsce macie. Wiele mogę Tobie dać.
najwyższą gałąź, którą uda ci się dostrzec. Spójrz w niebo, całe jest twoje. Kiedy rozwiniesz skrzydła, będziesz wiedział, że możesz już latać. I pamiętaj, jeśli kiedyś zaskoczy cię burza, wróć do domu. Teraz nastąpi wręczenie dyplomów i pomników przez panią dyrektor.